Cześć, jestem Cornel. Dzisiaj pogadamy sobie o podstawach web developmentu. To będą takie raczej bardziej teoretyczne podstawy niż tutorial krok po kroku, jak co robić. Ponieważ tak po prostu będzie chyba wygodniej dla każdego. Materiały sobie każdy może znaleźć, a często po prostu to jest ta kwestia teoretyczna, która sprawia problemy, czyli co dokładnie z czym jest, i często słownictwo bywa przerażające. Także na wstęp sobie powiemy, czym są tak naprawdę strony statyczne, dynamiczne, jak się buduje, w jaki sposób działają nowoczesne aplikacje sieciowe, a potem sobie poopowiadamy trochę o backendzie i frontendzie, żeby złapać ogólnie złapać, o co w tym chodzi wszystkim i jak się do tego zabrać, jak zacząć. To tak, kiedyś, dawno, dawno temu, kiedy po ziemi stąpały jeszcze dinozaury, standardem były strony statyczne, czyli takie najbardziej podstawowe, które czystym HTML-u, czasem co trochę CSS-a. To są takie przykłady tych takich stron. To są bardzo, bardzo brzydkie strony. Nie odnoszą się do nowoczesnego świata. To jest czysty HTML, nawet nie ma ani trochę JavaScripta. Tło jako obrazek paralaksa czy cokolwiek, to były wtedy jakieś magiczne wytwory i wyobraźni. Mokre sny grafików. Oczywiście do tej pory czasami strona statyczna nadaje się i jest po prostu praktyczniejsza od strony dynamicznej, ze względu na to, że tak naprawdę niczego nie potrzeba. Wystarczy wystawić HTML-ka i wrzucić to w Apache czy w cokolwiek innego. Żeby to wszystko wystawić, to nawet nie potrzeba specjalnego serwera czy zbyt dużej mocy obliczeniowej. Dlatego często się to stosuje na Politechnice. To jest jeden z przykładów właśnie takich bardziej przydatnych stron statycznych. To jest strona doktora Muszyńskiego, opiekuna naszego koła. Także większość ludzi z naszej katedry skorzysta jeszcze ze stron statycznych. To są faktycznie po prostu dobre rozwiązanie, bo to się zmienia raz na semestr i nie jest problemem zmienić trochę HTML-ka, żeby dostosować, zmienić nowe godziny, wejść czy wyjść. No i nie musi to jakoś super dobrze wyglądać. No ale dzisiaj, na dobrą sprawę, wszystkie strony, które obsługujemy, wszystkie strony, które widzimy, to są strony dynamiczne. Wykorzystują wtedy backend, frontend, napisane są na kilka różnych sposobów. Jakie są główne cechy stron dynamicznych? To jest to, że treść się dostosowuje do użytkownika, czyli użytkownik ma bezpośredni wpływ na to, co się tam dzieje. Już część obliczeń jest robiona po stronie serwera, czyli serwer musi mieć jakieś tam większe możliwości obliczeniowe, jakieś tam dodatkowe, musi coś zwracać więcej niż po prostu pliki statyczne. Użytkownik ma właśnie wpływ na stronę w stylu jakieś logowanie, czy może sobie poprzestawiać kafelki, tego typu rzeczy. No, więcej jest to o wiele bardziej zasobożerne niż strona statyczna, bo strona statyczna to jest po prostu jakiś tam HTML, tak, dokument, równie dobrze można odpalić PDF-a, no i to tam się za bardzo dużo nie dzieje, ale dzięki temu to jest bardzo wydajne i bardzo łatwo właśnie takie uruchomić zarówno po stronie klienta, jak i serwera, to nie wymaga prawie żadnych zasobów. Dobrze, teraz pogadamy sobie trochę o podstawowych zamysłach, czyli właśnie jak to się dzieli. Jak to się w ogóle dzieje, że strona staje się dynamiczna nagle i zaczyna reagować na to, co się dzieje dookoła niej, co to użytkownik wprowadza. Mamy podział wtedy na backend i frontend najczęściej. Backend wykonuje obliczenie operacji na serwerze, czyli przejmuje część workloadu ze strony klienta. Jest najczęściej właśnie warstwą abstrakcji nad jakąś bazą danych, w której przechowuje te dane, w której przechowuje loginy, przechowuje stan strony, jakieś tam, jeżeli to jest sklep, to przechowuje koszyk, produkty, tego typu rzeczy. No i użytkownik nie wbija się bezpośrednio na bazę danych, chociaż tak też można, to jest średnio bezpieczne. Backend obsługuje zapytania użytkownika, czyli dostaje jakieś polecenie i potem wydaje jakąś zwrotkę. Dzięki temu dostajemy dodatkową warstwę, na której możemy zabezpieczyć się przed niechcianymi atakami, przed próbami wyłudzenia informacji, przed próbami uszkodzenia strony, wstrzyknięcia informacji i tego typu rzeczy. Gdyby nie to, że mamy tą właśnie warstwę abstrakcji, to by było praktycznie niemożliwe.
No bo użytkownik pracujący bezpośrednio na SQL-u to nie jest dobry, to nie jest najlepsza rzecz, jaką można sobie wymyślić. Potem mamy frontend. I frontend najczęściej właśnie działa na urządzenie użytkownika, ale są nieliczne, nieliczne, naprawdę nieliczne wyjątki. Zapewnia interfejs graficzny oraz dynamiczny działanie aplikacji, czyli no właśnie to jest ta nasza dynamiczna strona internetowa. Na dobrą sprawę właśnie tak jak mówiłem, każda strona internetowa, każda aplikacja sieciowa to jest, korzysta właśnie z backendu i frontendu i wtedy frontend zapewnia interfejs graficzny, czyli na przykład na Facebooku sobie wchodzimy, to tam na dobrą sprawę ta aplikacja nic nie robi, to są po prostu zapytania do serwera backendowego, poukładane w jakiś tam interfejs użytkownika, jakieś okienka, tego typu rzeczy. To wszystko jest zapewnia frontend. Komunikuje się z zasobami serwera poprzez aplikację backendową. No, czyli właśnie wszystko, co potrzebuje, to nie może po prostu sobie wziąć, wejść na serwer i zabrać, co nam chce. Nie ma bezpośredniego dostępu do baz danych, tylko właśnie wchodzi przez tą. Przez aplikację, wysyła zapytanie do aplikacji i aplikacja mu odpowiada. To tak się nazywa właśnie API, czyli Access Point Interface. I nowoczesne aplikacje nie są stworzone tak stricte na zasadzie backendu, frontendu. Backend to jest często więcej niż jedna aplikacja. To działa wtedy na zasadzie mikroserwisów. Klasyczne aplikacje backendowe to były wielkie monolity. Monolity to po prostu jedna aplikacja, obsługuje wszystkie zapytania, wszystko po kolei. W przypadku mikroserwisów, do każdej jakiejś tam funkcjonalności jest osobny mikroserwis. Najlepszym przykładem tego mogą być na przykład aplikacje Google'a, gdzie jeden mikroserwis odpowiada za na przykład wyszukiwanie w YouTubie, inny za serwowanie filmików, jeszcze inny tam za logowanie. No i te niektóre komponenty są wykorzystywane także, niektóre mikroserwisy są wykorzystywane także w innych serwisach, tak? Czyli na przykład system logowania googlowski jest wykorzystywany na YouTubie, na Google, na Gmailu, na Google Groupsach, a także w wielu innych aplikacjach, które nawet nie są do końca związane z Googlem. To jest właśnie magia tych mikroserwisów. I teraz, jakie są takie jeszcze zalety mikroserwisów? To są między innymi to, że mamy tak rozproszone te aplikacje, dzięki czemu możemy w łatwy sposób zarządzać wydawaniem zasobów tym mikroserwisom. Na przykład w przypadku monolitycznej aplikacji, jeżeli na przykład przeciążony jest system wyszukiwania, no to nie mam innej opcji, jak po prostu na przykład postawić kolejną tą aplikację i zrobić jakiś tam load balancing pomiędzy nimi. No ale to wtedy tam będzie mnóstwo zasobów, które będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na wyszukiwanie, a cała reszta tej aplikacji będzie nieużywana i będzie sobie stała. W przypadku mikroserwisu możemy sobie potworzyć kilkanaście instancji, na przykład wyszukiwania, ale i kilkadziesiąt instancji logowania, czy kilkanaście jeszcze tam czegoś innego, no i to wszystko wyload balansować. No i dzięki temu mamy bardzo, bardzo dużą możliwość kontroli nad tym, co się tam dzieje. No i też w przypadku na przykład jakiejś awarii, to nie padnie nam cały serwis, tylko padnie nam jeden mikroserwis. No i to jest właśnie tak największa zaleta, która teraz powoduje, że ludzie tak naprawdę wracają do mikroserwisów, bo kiedyś one były popularne, potem się przeszło do monolitycznych aplikacji i teraz znowu się wraca do mikroserwisów, ponieważ no po prostu tak jest najwygodniej, szczególnie przy naprawdę wielkich projektach. Przy niewielkich projektach monolityczna aplikacja, która ma nie wiem 1000, 1200, 2000 linii kodu i tylko tam jakieś 3-4 funkcjonalności, to nie ma żadnego problemu, to może być pojedynczy monolit. Mikroserwisy przy większych aplikacjach bardzo dobrze się sprawdzają. Także teraz przejdziemy do sposobu komunikacji. To już przejdziemy taki bardziej właśnie na backend. Czyli czym jest API? API to jest system właśnie komunikacji. Można to stworzyć na bardzo dużo różnych można to podzielić na bardzo dużo różnych działów, może to być zrealizowane na bardzo dużo różnych sposobów, ale taki naprawdę taki podstawowy to jest to, że aplikacja jakaś tam użytkownika wysyła zapytanie do serwera i dostaje odpowiedź. Tutaj widzimy, tak, jest request, który po prostu tam mówi, wchodzi na jakąś tam stronę, tak, coolhomesapi.com homes i dostaje jakąś tam odpowiedź od serwera, którą potem ta aplikacja wyświetla. Tak właśnie wygląda API.
Ale tych API to mamy kilka różnych rodzajów, jak i kilkanaście. No ale najpierw musimy sobie jeszcze mówić, jakie są dokładnie ich komponenty. Czyli tak standardowo, tak, komunikacja, to po czym musimy mieć jakiś tam adres, na który się łączymy. To jest adres URL albo adres URI. Pierwsza część to jest dokładny adres. Najpierw mówimy o w tym przypadku, tak, mamy tutaj najpierw protokół. To tak zawsze będzie wyglądać, jak wchodzimy w przeglądarkę, wpisujemy protokół, to będzie HTTP albo HTTPS albo jakikolwiek inny protokół. Potem host, czyli jakiś tam może być adres IP albo może być domena, która kieruje na jakiś adres IP do serwera. Potem jest port, na którym się łączymy. Jeżeli nie zdefiniujemy portu, to przy HTTP to będzie port 80, przy HTTPS to będzie port 443. Jest też wiele różnych innych protokołów komunikacji, one mają różne sobie zdefiniowane porty i każdy korzysta z innego. I wszystko to wchodzi po prostu sobie do serwera, a potem już na tym serwerze mamy tą ścieżkę zasobu, która jest obsługiwana przez naszą aplikację backendową. Można to w bardzo dużo różnych sposobów skonfigurować, ale standardowo jest to najpierw ścieżka, a potem znak zapytania i jakieś tam zapytanie dodatkowo do tej ścieżki, do tej funkcjonalności. Czyli tutaj mamy tak, na początek jest protokół, host, port, ścieżka i zapytanie. To zapytanie może się zawierać w 100% w ścieżce, ale może też być ono podane w żądaniu. Czyli jeżeli wysyłamy coś, tak w przypadku geta, to tego nie wysyłamy tego całego body, wysyłamy tylko nagłówki, a potem body sobie zostawiamy. W nagłówkach są wszystkie ważne informacje, typu jaka to jest przeglądarka, czy pozwala na korzystanie z ciasteczek, w jakim języku ona wykorzystuje, jaki to jest system, jaki to jest, czy to jest mobilne, czy to nie jest mobilne, z jakiego tutaj hosta to było przekierowane. Różnego rodzaju rzeczy tutaj się w tych headerach znajdują i bardzo dużo z nich jest wykorzystywanych po cichu tak naprawdę i po cichu jest też wysyłanych. Często nie musimy się w ogóle o te headery martwić, o te nagłówki martwić, bo one są załatwiane przez nas, przez jakiś tam framework czy aplikację już standardowo z domysłu. Potem jest body, czyli zawartość tego żądania. W przypadku żądań POST, czyli tych, które coś wysyłają na serwer, w tym tam będzie wtedy zdefiniowany jakiś tam obiekt. Wtedy w nagłówku mamy powiedziane, jaki to jest obiekt, czyli na przykład application JSON albo XML file, tego typu rzeczy. No i potem w body będzie właśnie ten obiekt, który jest powiedziany w headerach. Potem ten obiekt może być przetwarzany dalej przez tą aplikację naszą. O tym, jak on jest przetwarzany, powiemy sobie później. Teraz przejdziemy do tego, jakie rodzaje API możemy wykorzystywać. To takie najbardziej popularne. Najbardziej popularnym na obecną chwilę jest chyba RESTful API, które nie jest do końca stricte technologią, no bo to jest zwykły po prostu HTTP, tylko że stworzone według jakichś tam wytycznych. Tych wytycznych jest sześć. Pierwsze to jest to, że interfejsy są oparte o zasoby, czyli każda jakaś tam ścieżka pliku. Tak, tutaj mamy ścieżkę path to resource, to ten resource to jest jakiś tam zasób, do którego mamy dostęp i możemy z niego skorzystać. Czyli w tym momencie to jest pierwszy interfejs i interfejs zawsze ma jakiś zasób. Teraz potem każdy zasób ma swój identyfikator URI. Czyli w tym przypadku tutaj to nie jest stricte zasób, tylko to jest lista zasobów. Możemy też dociągnąć konkretny zasób. Jeden jedyny zasób możemy sobie wciągnąć i potem możemy na nim działać. Czyli w przypadku YouTube'a zasobami są filmiki i każdy filmik ma swój identyfikator. No i na przykład właśnie to będzie to znak zapytania i potem V. I to jest query i to query odpowiada jednemu jedynemu zasobowi, tylko za każdym razem jest unikatowy. Czyli jesteśmy pewni, że kiedy wpiszemy ten adres, dostaniemy ten zasób, który chcemy, czyli w tym przypadku ten konkretny filmik. Potem kolejną taką wytyczną jest to, że interakcja z usługą odbywa się przez wymianę ustandaryzowanej reprezentacji zasobów. Nie możemy sobie za każdym razem zmieniać w jakiś sposób
wysyłamy zasoby czy odbieramy zasoby, musi to być cały czas jeden, jedyny sposób. No bo inaczej to by było dosyć słabo. Na przykład jeżeli niektóre zasoby wysyłamy w plaintekście, inne w JSON-ie, jeszcze inne w XML-u, jeszcze inne, nie wiem, w YAML-u, to to nie jest, to potem bardzo ciężko obsłużyć ze strony aplikacji frontendowej. Także dobrą praktyką jest wysyłanie to zawsze w ten sam sposób i zawsze oczekiwanie tego, że to przyjdzie w ten sam jeden sposób. Najczęściej jest to JSON albo XML. Ustandaryzowane muszą być także same interfejsy i każda metoda dla każdego zasobu będzie coś robić. Czyli metody w HTML-u, w protokole HTTP jest kilka, tak? Mamy geta, posta, puta, delete'a oraz jakieś tam jeszcze inne, mniej, trochę mniej popularne. No ale zawsze każda metoda ma swój zdefiniowany cel. Czyli get to jest zwrócenie zasobu, put to jest aktualizacja, post to jest wstawienie nowego zasobu, delete to jest usunięcie zasobu i one zawsze muszą działać w ten sam sposób i wykonywać tą samą funkcję. Czyli to wszystko musi być ustandaryzowane. No i to też jest potem bardzo ważne z poziomu obsługi tego we frontendzie. Żądania muszą być także bezstanowe, czyli do zrozumienia odpowiedzi nie jest potrzebna wiedza o poprzednim żądaniu. Czyli nie możemy sobie wysłać części zasobu jedną odpowiedzią, a części drugą odpowiedzią. Zawsze musimy wysłać pełen zasób, pełen obiekt, który mamy w bazie, do którego użytkownik ma dostęp. To za każdym razem musi działać dokładnie tak samo, inaczej to po prostu nie jest RESTful API. Z tym się wiążą swoje problemy, dlatego często to jest to pomijane, bo nie zawsze chcemy ściągać na przykład cały wielki obiekt, który może zawierać setki innych obiektów wewnątrz. No i jest to problematyczne, potem to przechowywać, potem to obsługiwać, szczególnie jeżeli naprawdę nie potrzebujemy tego wszystkiego, a rzadko kiedy potrzebujemy wszystkiego z tego. Potem jest szósta zasada, już jest taka dosyć opcjonalna i często jest różnie interpretowana. Połączenia w odpowiedzi są reprezentowane przez hiperłącza. Czyli jeżeli na przykład jeden zasób, powiedzmy, nasz mamy znowu sklep, tak, sklep internetowy i mamy koszyk. I jeżeli poprosimy o ten koszyk, ten konkretny koszyk, który teraz mamy, to on nam zwróci cały obiekt koszyka i w tym obiekcie koszyka będzie lista zakupów. I ta lista zakupów nie może być stricte obiektami, ale ma być hiperłączami do tych obiektów, czyli po prostu linki do każdego obiektu, który tam jest w tym koszyku i to jest tam lista i potem sobie można dociągnąć. No i to znowu jest takie trochę dziwne, bo w przypadku kilkuset obiektów w koszyku to nagle z jednego zapytania, które można to obsłużyć, robi się 101 zapytań, które trzeba obsłużyć ze strony serwera. Dlatego to też się czasami pomija i to nie jest najpraktyczniejsza część tego RESTful API. Wszystko jasne jak na razie? Tak. Dobra. Ok, lecimy dalej. Teraz ta fajniejsza część, czyli bardziej nowoczesne. Niedawno tak właściwie, jeszcze dopiero się wprowadza, ale już bardzo dużo firm z tego korzysta, to jest GraphQL. GraphQL różni się bardzo mocno od tego, co tutaj nam mówi REST, czyli jeżeli mamy jakiś tam zasób, to nie ściągamy go w całości, tylko wysyłamy do aplikacji zapytanie, w którym mówimy dokładnie, co potrzebujemy. Czyli jak tutaj na tej animacji widać, tam potrzebuje na przykład tylko bohatera, jego imię, no to wali nam bohater imię. Albo może wam walnąć bohater imię, wysokość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To sprawia, że te odpowiedzi są dynamiczne, nie trzeba nagle wysyłać wszystkiego po kolei, no ale trzeba przeszukiwać bazy danych i to sprawia swoje własne problemy. No i to tak wygląda mniej więcej, czyli tutaj sobie definiujemy nasz typ, czyli typ query, typ zapytanie, bohater, charakter. I potem lecimy po kolei i w każdym zapytaniu to może mieć maksymalnie tyle właściwości tego obiektu, ile mamy zdefiniowanych.
Czyli tutaj na przykład w tym origin możemy sobie dodać poza name jeszcze climate i też nam zwróci wtedy klimat danej planety. No i to jest bardzo fajna opcja. No, różna od tego, co mówi od Resta, ale też staje się coraz bardziej popularna, i, ale też bardzo mocno przypomina po prostu zapytania czyste do bazy danych. Czyli tak trochę możemy, można powiedzieć, że zataczamy tutaj kółeczko. I kiedy zaczynaliśmy właśnie od frontendu, który w PHP prosił, po prostu leciał po prostu do tego, do bazy danych na czysto i leciał z niej i wciągał co chciał, no to teraz po prostu mamy jeszcze jakąś tam warstwę abstrakcji nad tym, ale znowu ciśniemy po prostu zapytanie do bazy danych, jakieś tam query stringi, tylko już w trochę innej formie. No i znowu z tą dodatkową tam warstwą czyszczenia i backendu. Okej. Okay. Kolejnym takim bardzo, coraz bardziej popularnym, ale w bardzo różnym zastosowaniu sposobem wykonania API są WebSockety. WebSockety, to jak tutaj można jak tutaj widać, różnią się od HTTP, zwykłego zapytania HTTP tym, że najpierw się tworzy połączenie, tak, jakiś tam handshake robimy z serwerem, użytkownik robi handshake z serwerem, a potem użytkownik nie musi pisać do serwera, żeby dostać odpowiedź. Jeżeli ten handshake jest utrzymany, serwer może sam z siebie pisać do użytkownika. To jest bardzo, bardzo przydatne w przypadkach takich, jak kiedy potrzebujemy ciągłe połączenie w stylu instant messaging, czyli tam Messenger, czy Discord, czy tego typu rzeczy. Po prostu sobie łączą się z serwerem, serwer tworzy dla nich tunel i wysyła dane, jak tam potrzebuje. My wysyłamy dane serwerowi i to wszystko się dzieje asynchronicznie. No i to jest fajne w teorii, ale w praktyce dla każdego użytkownika, który się tam będzie podłączał, musimy sobie otworzyć osobny tunelik. Są sposoby, żeby na przykład, jeżeli to są wiadomości publiczne w stylu powiadomienia o nowym artykule, to tworzy się jeden tunel i podłącza pod niego wielu użytkowników. Ale to jest już znowu takie trochę bardziej skomplikowane i raczej, jeżeli to nie jest konieczne, to się tego unika. No ale znowu bardzo fajna rzecz i warto się tego nauczyć na pewno, bo to już coraz bardziej wchodzi na rynku. Dobra, teraz przejdziemy trochę do tego, w czym można pisać backend, w jaki sposób się pisze backend. No i tak mniej więcej plusy, minusy danych frameworków, danych języków. No i zacznijmy sobie od tego, co było pierwsze, tak naprawdę jedne z najbardziej popularnych w korporacjach przed Pythonem, tak, Ruby. ROR. Z ROR-em miałem do czynienia, no i szybko się pisze, jest bardzo dużo ilości korporacji i przez to jest bardzo dużo, spore zapotrzebowanie na niego. Ale jest na niego spore zapotrzebowanie z jakiegoś powodu. Konkretnie ten język bardzo dużo rzeczy na ciebie narzuca i często to nie są rzeczy, które chciałbyś, żeby na ciebie narzucał. Ciężko zmodyfikować. Jeżeli mamy pisać w jakiś sposób, to ten sposób będziemy pisać. Nie ma tak, że możesz sobie przeciążyć połowę rzeczy, jak na przykład w Pythonie. Możesz na dobrą sprawę wziąć tego Django, wyrżnąć z niego połowę rzeczy i korzystać tylko z jednego modułu. Tutaj nie, tutaj lecisz tak jak programista nakazał, tak jak tam deweloper nakazał. Co jest fajne w przypadku, kiedy na przykład masz kilkanaście małp do kodzenia, które mają tylko wyklepać trochę kodu. No ale ten kod nie jest jakoś super, super wydajny. Zdaje mi się, że jest nawet mniej wydajny od Pythona. No ale no, nie trzeba kompilować, wiadomo, jest super, super szybko się na nim pisze. No w ROR-ze naprawdę szybko się pisze. No. Także ROR ogólnie spoko, można się poduczyć, ale nie polecam robić w nich prywatnych projektów, bo to raczej właśnie korpo rzecz. I no, ja, dla mnie jest taki średnio przyjemny. Potem mamy Java, również bardzo popularne w korporacjach, bo jest bardzo szybka, bądź co bądź to jest Java. Bardzo ładnie się wszystko pakuje do słoiczka, tak, do jar, wykompilujemy sobie i mamy. No ale ciężej się w tym pisze kod, trzeba tego kodu napisać więcej niż w porównaniu z na przykład takim Rubim czy Django. Ciężko się to wdraża, bo żeby to wystawić porządnie, to trzeba
postawić to w, nie wiem, jak to się dokładnie nazywało, to już nie pamiętam, ale są do tego specjalne takie, no, żeby wystawić binsy. No i to też żre RAM. No i na dobrą sprawę, tak na dzień dobry, żeby postawić jakąś tam aplikację w Javie, potrzebujesz już zeżreć 1,5 giga RAMu, żeby w ogóle to wyhostować, a potem sama aplikacja też będzie żerała RAM jak dzika. Pewnie da się to jakoś tak bardziej zoptymalizować, ale nie wiem, długo się w tym pisze, no ale jest szybkie. Nie mam za dużo doświadczenia w pisaniu w tym, także też nie będę za bardzo jechał. Po prostu nie miałem okazji jeszcze się tym zabawić i raczej nie będę w tą stronę się kierował. Potem mamy JavaScripta. W JavaScriptie też się da. No jest szybki, tak, bo to znowu język interpretowany, nie trzeba kompilować, wszystko jest live. Bardzo łatwo jest tam zaimplementowana asynchroniczność, ponieważ tak naprawdę wszystko w JavaScriptie jest niesynchroniczne, w tym Node. No i w jednym języku można napisać zarówno backend, jak i frontend. Tylko że ten język to JavaScript. No i osobiście ja tak średnio przepadam za JS-em. No ale znam ludzi, którzy lubią, którzy korzystają z tego. No i jest bardzo duża tam baza w tym Node. Bardzo dużo rzeczy można tam dociągnąć, paczki gotowe, tak. Framework wychodzi co godzinę. No i można sobie ściągać i wykorzystywać dowoli. Hosting to też nie jest taki super, super problematyczny. No i w sumie jest całkiem ok. Do małych rzeczy. Potem jest C-Sharp Windowsowe z bardzo dobrym cachingiem, zaimplementowanym tak naprawdę od razu. Visual Studio to stworzone bezpośrednio pod tego C-Sharpa, czyli mamy genialne IDE, które zostało stworzone idealnie pod ten język, razem z tym językiem prawie. Jest bardzo ustandaryzowany, bo jest robiony przez korporację, także wszystko, cała dokumentacja, jaka jest, jest napisana w jeden sposób, jest wszystko opisane dokładnie na tym samym poziomie i wszystko jest opisane, jeżeli już jest opisane, tak wszystkie te starsze, wszystkie rzeczy, które mamy, są wdrożone i są w long-term support, to są bardzo dobrze dokumentowane, z przykładami, łatwo dostępne to wszystko jest. Cud miód. Jest bardzo szybki. Tak jak Java, tak musi jest kompilowany, także bardzo fajnie się wszystko wdraża, bardzo szybko działa. Ostatnio wprowadzili chyba taką funkcjonalność, nie wiem do końca, czy ostatnio, ale ostatnio na pewno się nie usłyszałem. I można tworzyć też w tym samym języku frontend. To się wtedy nazywa Razor. Razor się kompiluje do WebAssembly. Można to wysłać po prostu paczkę do użytkownika, którą napiszemy sobie w C-Sharpie, a użytkownik będzie miał to tak normalnie u siebie na przeglądarce, co wydaje mi się po prostu genialną sprawą. Co więcej, to nie musi być w całości wysyłane do użytkownika, tylko może być dynamicznie wysyłane tam częściami ze strony serwera. Jeżeli chcemy więcej workloadu postawić na serwerze, to możemy i nie ma z tym żadnego problemu. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa, na pewno z tym się wcześniej nie spotkałem. No ale wiadomo, no, C-Sharp ma problemy z przeciekami pamięci i trzeba na to bardzo mocno uważać, także to nie jest takie, że się po prostu hop, siup i lecimy. By łatwo zrobić jakiś błąd, i wtedy mamy olbrzymie przecieki pamięci i aplikację trzeba resetować, nie jest specjalnie stabilna. Wiadomo, to jest Microsoftowa usługa, także jest bardzo Windowsowa. I bardzo lubi Windowsa. Da się ją postawić na Linuxie, z tego co słyszałem, ale jednak woli środowiska Windowsowe. To może być plus, może być minus. Dla mnie osobiście to jest minus. Większość serwerów, na których pracowałem, również była Linuxowa. No ale jeżeli ktoś lubi Windowsa, to czemu nie? No i bywa niebezpieczny, czyli tam nie ma aż tak dużej implementacji rzeczy bezpieczeństwa. Związek z bezpieczeństwem, jak pozostałe frameworki w niektórych innych językach. No i znowu tak, C-Sharp fajny. Wszystko tak naprawdę jest fajne. No ale dla mnie, ja osobiście najbardziej lubię Pythonga. Wężyk oferuje bardzo, bardzo dużo różnych frameworków, które każdy ma jakieś tam swoje zastosowanie. Bardzo szybko jest nim development, ponieważ nie trzeba pisać dużo kodu,
Bardzo dużo paczek jest już dostępnych, tylko można sobie zaciągnąć, zaimportować i używać. Jest bardzo dobrze współkompatybilny. Te paczki są bardzo dojrzałe, te frameworki również są bardzo dojrzałe. Jest ich olbrzymia ilość. Python też wymusza tak naprawdę na użytkowniku czytelność kodu. Także jest też potem ten kod łatwo debugować. Nie wali stakami na 4 kartki A4 jak Java. Łatwo to wszystko potem zdeployować, bo jest ładnie zintegrowany z bardzo dużą ilością tooli, jak nie wiem. Potem mówimy trochę sobie, co to tam potrafi. No ale jeżeli na przykład paczka została napisana w czystym Pythonie, to przy większych jakichś tam obliczeniach, przy większych rzeczach obliczeniowych, on może się zacinać, może trochę spowalniać i nigdy na pewno nie równa prędkością takiej Javie, czy C-Sharpowi, czy C, czy C++owi. Chociaż nie jest z tym aż tak źle, jakby można myśleć, ponieważ bardzo duża ilość paczek i frameworków ma podszewkę z C. Także to jest tylko jakaś tam warstwa abstrakcji nad C. Także jest całkiem ok w większości przypadków. Ty, Adrian, pracowałeś z C-Sharpem, tak? Czy z Javą? Ja do tej pory z C++. Aha, na C++ robiłeś webówkę, czy nie? Nie, absolutnie webówką się jeszcze nie zajmowałem. Okej, okay, dobra, to mi się pomyliłeś z kimś innym, bo ktoś inny robił w C-Sharpie i w Javie. I chciałem się zapytać, jak tam ich odczucia względem tego, ale to może inną razem. To jeszcze neutralne mam odczucia. No, okej, okay. To spokojnie, to zaraz za niedługo znienawidzisz albo pokochasz któryś z nich. Wszystko jasne do tej pory? Tak jest. Super, lecimy dalej. Czyli teraz opowiem, z czego my korzystamy. My korzystamy, do tej pory korzystaliśmy z Django. Korzystamy z Django od wersji 1.0. Pierwsza wersja strony systemu obsługi Robotic Areny, która była w czymś innym niż PHP, była właśnie napisana w Django 1.11, czyli takiej pierwszej wersji long-term support Django. No i od tego czasu trzymamy się, trzymamy sztamę, chociaż niektóre mikroserwisy tam były stawiane na Flasku. Django jest wielkie, bądź co bądź, jest naprawdę duże, ale ma też naprawdę duże możliwości. Wszystko, co tam robimy, jest już gotowe i jest bardzo dobrze udokumentowane. Możemy sobie postawić, nie musimy tak naprawdę dotykać w ogóle SQL-a, jeżeli nie chcemy, i bardzo dobrze się pracuje, nie dotykając żadnego SQL-a. Wszystko jest robione w Pythonie, wszystkie obiekty, wszystkie dane są obsługiwane przez struktury Pythonowe, przez klasy Pythonowe, zapisywanie, pisanie do SQL-a, obsługa requestów, obsługa różnego rodzaju API. Tak jak mówiłem wcześniej, to tak naprawdę wszystko jest już zrobione i jest bardzo proste do implementacji. I napisanie apki w Django, która robi jakąś tam proste zwracanie danych, to jest parę minut, szczególnie jeżeli nie chcemy wykorzystywać jakiegoś bardziej zaawansowanego frontendu. Django zapewni nam coś takiego jak templates, Django templates, które może nie będą aż tak bardzo responsywne ani dynamiczne jak takie javascriptowe, to możemy sobie po prostu załatwić to, korzystając z czystego Django, możemy wystawić jakąś stronę dynamiczną w miarę prosto, w miarę szybko, nawet nie dotykając często HTML-a za bardzo, ponieważ Django oferuje nawet Django Forms, Django Admina, Django Models. Polecam to sobie po prostu popatrzeć, co to w ogóle da, bo naprawdę bardzo dużo rzeczy to już załatwia za ciebie. Czasami to jest za dużo i po prostu lepiej skorzystać z takiego Flaska albo Falcona, które są o wiele lżejsze, nie oferują aż tak dużo możliwości, ale też nie zawsze po prostu potrzeba aż tak dużo możliwości. Ale jeżeli chcemy dużo możliwości, to Django je zapewnia. Co więcej, te możliwości są dalej rozwijane i można sobie dorzucić jeszcze więcej rzeczy. Takim przypadkiem to będzie Django REST Framework, czyli DRF, albo jest osobna jeszcze dodatkowa wersja rozwinięcia tego, to jest Dynamic REST, które zapewnia tak naprawdę na podstawie modelów, które sobie napiszemy, czyli opiszemy sobie jakieś obiekty, relacje między nimi, a potem tylko odpalamy Django REST Framework. No i mamy gotowe RESTful API w mniej niż 40 linijek.
I to wszystko też się dzieje po prostu samo. Od razu też jest jakieś tam podstawowe zabezpieczenia, system logowania. To wszystko da się załatwić dosłownie po prostu importując paczuszkę. No ale RESTful API to też nie wszystko. Django Channels załatwia asynchroniczne właśnie kanały WebSockety. To też da się załatwić po prostu Django Channelsami. Nie zawsze to jest najlepsza opcja. Czasem lepiej załatwić te WebSockety po prostu jakąś mniejszą aplikacją, ale jeżeli chcemy, to możemy to zrobić też za pomocą Django. I to też jest w miarę proste do wykorzystywania, bardzo dobrze udokumentowane i bardzo dobrze rozwinięte, bo mnóstwo ludzi korzysta z Django. Grafin załatwia nam GraphQL-a. I to też praktycznie od ręki, też bardzo niewiele trzeba napisać. I to jest po prostu kolejne rozszerzenie do Django, które można sobie za darmo ściągnąć, za darmo korzystać. White Noise i DJ Static załatwiają, niwelują konieczność posiadania osobnego jakiegoś tam, osobnej aplikacji, która będzie wystawiać rzeczy statyczne, jak na przykład obrazki, czy jakieś tam CSS-y, czy JavaScripty, które mamy na serwerze. Nie musimy tego robić Nginx-em czy Apache-em, ponieważ wystawianie takich rzeczy za pomocą aplikacji backendowej, czyli tam WSGI, nie opłaca się zupełnie. No i lepiej to po prostu wystawić tam Nginx-em, ale w przypadku Django są znowu rozszerzenia, które załatwiają to za ciebie i asynchronicznie serwują bardzo, bardzo fajnie, bardzo wydajnie rzeczy statyczne jak obrazki. To też po prostu Django, że jest wykorzystywane przez bardzo dużo osób, jest bardzo proste w deploymencie, ponieważ ma wsparcie dla bardzo wielu baz danych, dla Postgresa, MySQL-a, SQLite'a, MongoDB, cokolwiek sobie wymarzysz, możesz, jeżeli już masz coś takiego na serwerze, wystarczy, że doinstalujesz paczkę, wpiszesz mu tam hasło w konfigu i on leci, już sobie będzie korzystać sam i sam będzie się konfigurować. Wsparcie dla Redisa to jest właśnie caching, czyli zachowywanie jakichś tam najczęściej wykorzystywanych zasobów w RAMie, żeby przyspieszyć, zmniejszyć zużycie dysku i przyspieszyć odpowiedź serwera. GUnicorn, czyli jakieś tam proste kolejkowanie i asynchroniczne działanie, dzięki któremu możemy sobie przyspieszyć właśnie niektóre procesy, które będą wykorzystywane częściej niż inne. Możemy sobie po prostu włączyć na kilka wątków i zrobić prostą asynchroniczność za pomocą GUnicorna. Jest wspierane, jest bardzo proste. No i przede wszystkim największym plusem Django dla mnie to jest dokumentacja, która zawiera wszystko. Dla każdej wersji jest proste, można sobie po prostu kliknąć, wybrać wersję i lecimy. Można sobie poczytać wersję do aż 1.11, do wersji deweloperskich, do wszystkiego są tutoriale, wszędzie są przykłady kodu, wszędzie jest opisane bardzo ładnie, co jak działa, co z czym działa, jakieś tam dodatkowe tipy i tak dalej. Wystarczy wejść na docs.django.com i mamy na dobrą sprawę nawet w języku polskim gotową dokumentację, która jest bardzo przyjemna dla oka i bardzo fajnie się z niej korzysta, co jest bardzo, to jest czasami rzadkie w przypadku rozszerzeń Pythonowych, gdzie często dokumentacją jest po prostu kod źródłowy paczki. Dobra, to wystarczy o backendzie. A mógłbym mieć jeszcze pytanie dotyczące Pewnie, baz danych. pewnie. Czy one wszystkie się opierają na SQL-u? Nie, są bazy danych NoSQL-owe, to są właśnie na przykład takie MongoDB. No, ale na dobrą sprawę, jeżeli korzystamy z jakiegoś takiego bardziej rozwiniętego frameworka, właśnie w stylu Django, to nie musimy się tym w ogóle martwić i to wszystko jest załatwione za nas. Nie wchodziłem, nie wnikałem jeszcze za bardzo w to, jak one do końca działają, ale możemy w przypadku na przykład Flaska czy Falcona, to już trzeba sobie samemu napisać obsługę do tego. Są bazy NoSQL-owe i są w miarę popularne, chyba najpopularniejsze to jest właśnie Mongo. Dobra. Material Design, czyli frontend. Czyli jak robić frontend tak, żeby było ładnie. Na pewno to, co tutaj się wyświetliło, jest znane. No, ponieważ tak wygląda tak naprawdę większość aplikacji na Androidzie. Z prostego powodu. To jest po prostu gotowa paczka jakichś tam asetów, z których bardzo dużo osób korzysta.
ponieważ dąży się do tego, żeby wszystko było ustandaryzowane, zunifikowane i wszystko wyglądało tak samo, wszystko wyglądało ładnie. Jest to często jest po prostu wykonywane według reguł material design. Material design określa między innymi ile kolorów możemy wykorzystywać, jakie ich odcienie, ja w jaki sposób robić spacing, czcionki, wielkość czcionek, rzeczy w stylu oddalenie, tak, sztuczny cień, trójwymiarowość aplikacji. To wszystko jest obsługiwane, wszystko jest opisane w material designie. No i dla osób bardziej technicznych niż artystycznych, material design jest po prostu zbawieniem. Osobiście dla mnie to jest genialna sprawa, po prostu wchodzisz, masz opisane, jak to zrobić. Nie trzeba się za bardzo martwić, bo to będzie wyglądać całkiem ok. No i w ten sposób raczej się teraz kieruję z aplikacjami. To jest właśnie material design. Co jeszcze trzeba zrobić, żeby aplikacja nasza frontendowa była ładna? Musi być ona responsywna. Czyli jak tutaj na animacji widać, musi reagować na zmianę dynamicznie, na zmianę rozdzielczości czy na zmianę okna. Tak naprawdę teraz większość aplikacji, które mamy internetowych, obsługuje to i bardzo dobrze jest, żeby po prostu aplikacje, które my tworzymy, również były właśnie responsywne. Sprowadza się do tego, że albo dla danej aplikacji się opisuje różnego rodzaju widoki, czyli na przykład mamy osobny widok dla aplikacji, które są, jeżeli na przykład osoba, która wchodzi przez komórkę, osobny widok, jeżeli wchodzi przez laptopa i osobny widok, jeżeli wchodzi przez tableta, ale do tego też trzeba to, nie można tego po prostu hardkodować i powiedzieć, że to ma być tu, to ma być tu, to ma być tu, to ma być tu. Ponieważ mamy też bardzo dużo różnych rozdzielczości na różnych telefonach, na komputerach, to trzeba obsłużyć tak naprawdę od 1300, tak? Czyli tam będzie 766p, od 720p nawet, 766p, 1080, 2K, 4K i to wszystko też najlepiej jeszcze w różnych aspektach, tak? 16:9, 16:9, 16:10, 21:9. I to wszystko najlepiej, żeby było właśnie wtedy responsywne, czyli nie zależało od tego, jak nie było sztywne. Wszystko musi się ruszać, reagować na to, na zmianę okna, w którym jest. To oznacza właśnie responsywność aplikacji. Bardzo dużo frameworków. Znowu, jeżeli korzystamy z frameworków, to mamy to też bardzo często załatwione i tylko musimy sobie podefiniować komponenty i dobrze je ułożyć, a potem one się same będą układać w zależności od tego, w jakim jesteśmy okienku, z jakiego urządzenia korzystamy. Kolejną ważną rzeczą przy projektowaniu i tworzeniu frontendu jest to, żeby strona była dynamiczna, no bo ludzie lubią, jak się rusza. Do czego to się sprowadza od strony programowania? Do tego, że musimy przewidzieć, że na przykład aplikacja, to nie oznacza tylko tyle, że mają się ruszać okienka i mają się robić animacje, bynajmniej. Dynamiczność jest bardzo ważna. Też między innymi dlatego, że to po prostu zmniejsza obciążenie na serwerze. Jeżeli na przykład użytkownik miałby wejdzie na stronę i pokaże mu się jakaś tam strona główna. Potem wejdzie na podstronę i pokaże mu się formularz. Jeżeli za każdym razem musimy dociągać te wszystkie dane z serwera, ten osobno stronę, osobno formularz, osobno coś tam, to jest mnóstwo niepotrzebnych zapytań do serwera, które przy skalującej się ilości użytkowników rosną eksponencjalnie. No i wtedy bardzo dobrą odpowiedzią jest właśnie strona dynamiczna, czyli strona, która na przykład zamiast odświeżać całą stronę, czy ładować całą stronę od nowa, jeżeli klikniemy na jakieś okienko, po prostu dociągnie jakąś tam część danych z serwera. Bardzo dobrym przykładem tego są na przykład strony, które mają tak zwany infinite scrolling, tak? Czyli Facebook, Reddit, 9gag, YouTube, wszystko jak po prostu idziemy w dół, ściągniemy, scrollujemy w dół,
to ta strona się nie kończy, ale tak naprawdę nie ściągamy całej strony, tylko ściągamy ją po tam nie 10-20 wejść na raz. No i nie musimy ściągać znowu całej strony, tylko na przykład ściągamy jakieś tam pojedyncze dane. I bo już na przykład okienko, w którym tam tak, standardowy post, okienko do tego posta już jest predefiniowane. No i on tylko ściąga jakieś tam podstawowe dane, jak opis tego posta, jakąś tam małe zdjątko i tak dalej, no i to pakuje. No i to jest bardzo wtedy o wiele wydajniejsze zarówno dla użytkownika i o wiele szybciej działające, tak, bo nie musi za każdym razem ściągać całej strony, i o wiele lżejsze dla serwera, ponieważ serwer za każdym razem tej całej strony nie musi wysyłać. Dlatego też na przykład, jeżeli wchodzimy na przykład na Google Images, to on na start nie pokaże nam tych wszystkich obrazków w pełnej rozdzielczości, tylko w miniaturce, na przykład tak, zamiast rozdzielczość obrazu 2500 na 2500, to jest 250 na 250, bo więcej nie potrzeba. No i to jest właśnie ta znowu dynamiczność i reagowanie na to, jak użytkownik korzysta ze strony i strona reaguje na to, co użytkownik robi, niekoniecznie ściągając. No i tutaj też dobrym przykładem jest to, że każda animacja, którą dodałem do tego PDF-a, to jest plus 50 mega. I plus 40 sekund do kompilacji. Okej. I teraz języki i frameworki we frontendzie. No tutaj nie mamy za dużo opcji, za dużo możliwości, ponieważ mamy tak HTML, CSS i JavaScripta albo TypeScripta. No i poza tym tak naprawdę nie ma zbyt dużo nowoczesnych frameworków, które są dosyć popularne czy dobrze wspierane. Czy ogólnie rekomendowane? No i tutaj zaczynamy właśnie od JavaScripta, czyli React.js, który jest bardzo popularny na frontendzie ostatnimi czasy. No i można ominąć ten framework, można pisać wszystko z palca, ale nie polecam. Od JavaScripta się teraz nie ucieknie i przy tym, w jaki sposób wygląda większość stron, jeżeli chcemy, żeby nasza strona dorównywała im jakością, czy nasza aplikacja, to musimy skorzystać z jakiegoś frameworka, bo jeżeli będziemy to próbowali pisać z palca, nawet jeżeli to po pierwsze może nawet nie być szybsze czy bardziej wydajne, może być o wiele wolniejsze, ze względu, może być mniej bezpieczne i na pewno będzie z tym o wiele więcej roboty. Z takich najbardziej popularnych frameworków, które bym polecał, żebyście sobie rzucili okiem, to będzie właśnie React. Bardzo popularny, bardzo pożądany na rynku pracy. Angular i Angular JavaScript. Angular jest w TypeScripcie, Angular JavaScript jest w JavaScripcie. Angular.js jest starszą wersją Angulara. No i obydwa są bardzo fajne i mogą być wykorzystywane zarówno w frontendzie, jak i w backendzie. Ja wolę minimalizować ilość styczności, jaką mam z JavaScriptem, więc raczej wykorzystuję go tylko i wyłącznie do frontendu. Potem mamy frameworki, dodatkowe na frameworki, bo to jest JavaScript, więc można paczka na paczkę, nakładamy paczkę i mamy Vue. Vue jest nakładką na Angulara, co sprawia, że jest trochę wolniejszy, ale daje nam olbrzymią ilość komponentów gotowych. A potem możemy na to narzucić jeszcze Vueify, który dorzuca kolejną ilość ładnych komponentów i już wtedy po prostu sobie definiujemy tam rzeczy, piszemy z paluszka, że chcemy tutaj slider i slider jest gotowy i potem mówimy, że ten slider ma na przykład mieć serduszko i slider ma serduszko. I nie musimy się za bardzo przejmować tym, jak to zrobić, bo framework zrobi to za nas. One wtedy od razu też obsługują właśnie dynamiczne strony. Strony będą reagować na tak, na input, na zmianę okna i mają też takie właśnie bardzo fajne rzeczy, jak na przykład skeleton loadery, które możemy po prostu wstawić za miejsce, gdzie wiemy, że będzie content i załadować na początek stronę, a potem ładować content, który tam na tej stronie będzie i to wszystko bardzo ładnie wygląda i dynamicznie się dzieje i jest ogólnie miodzio. Razor, wspomniałem już o tym, to jest C-sharpowe i pozwala na napisanie frontendu w C-sharpie, potem przekompilowanie go do WebAssembly, czyli tego bezpośredniego języka tam, który działa sobie na przeglądarce, albo wysyłanie tam WebAssembly bezpośrednio serwerem do klienta. Jest bardzo młody, jeszcze nie korzysta, nie jest bardzo popularny, ale jak dla mnie wygląda bardzo obiecująco. Bo wszystko, co nie jest JavaScriptem i wygląda całkiem spoko, jest dla mnie obiecujące.
I z czego my korzystamy w kole? My w kole korzystamy z Beautify'a, no bo wszystko jest gotowe. My nie jesteśmy coś super, przynajmniej do tej pory nie byliśmy coś super zapaleni do pisania JavaScripta, więc korzystaliśmy z tego, co ma najwięcej rzeczy po prostu gotowych i do wykorzystania. No i takim frameworkiem jest właśnie Beautify. Jeżeli wejdziecie sobie na stronę Beautify'a, to na dzień dobry przywita Was w dokumentacji ładna lista rzeczy, które możecie wykorzystać. Tam będą animacje, będą skeleton loadery, będą slidery, będą gridy. Wszystko, co sobie zamarzycie, wszystko, co sobie wyobrazicie, wszystko będzie i wszystko będzie zgodne z material designem. I wszystko będzie się opierać wtedy na komponentach. Czyli na przykład powiedzmy, że chcemy sobie stworzyć jakiś tam jeden slider, który będzie ograniczony, ale nie chcemy tego robić za każdym razem i za każdym razem będzie korzystać z tych samych danych. Możemy wtedy to wpakować sobie w komponent i używać to tyle razy, ile chcemy, wywołując po prostu jakąś tam jedną funkcję w kodzie. Potem mamy takie rzeczy jak właśnie Vuex i Vrouter, które Vuex załatwia nam bardzo ładnie dynamiczność strony, ponieważ zapewnia jakoś tam to chyba Vuex albo Vuestore, kurczę, nie sprawdziłem tego, dobra, to może być źle. W każdym razie to zapewnia nam Stora, czyli zbiór danych, do którego mamy z poziomu całej naszej aplikacji dostęp i w trakcie trwania sesji użytkownika będziemy mieli do tego ciągły dostęp. To jest po prostu jakaś tam lista zmiennych, jakiś tam zestaw danych, które możemy na bieżąco synchronizować sobie z bazą danych i dzięki temu bardzo łatwo uzyskać sposób dynamiczny, ponieważ komponenty będą reagować na zmiany w tym storze, nawet jeżeli bezpośrednio nie wywołamy, nie odświeżymy danego komponentu. To może wydawać się trochę skomplikowane na początek, ale jak się do tego przysiądzie, to jest naprawdę bardzo przyjemna rzecz i bardzo fajnie się na tym pracuje. Na pewno lepiej niż na czystym JavaScriptie i czystych zmiennych. Potem odświeżać to wszystko, dawać triggery, obsługiwać to w kodzie, to jest trochę dużo i trochę ciężko. Potem jest Vrouter, który ułatwia nam robienie one-page'y. Efektywnie to jest po prostu jakaś tam lista ścieżek i połączonych z widokami. Możemy w tym na przykład sobie zdefiniować, że jest jakiś tam jeden widok główny, tak jak na przykład Facebook. No, przyjdziemy do Facebooka, bo czemu nie? W Facebooku zawsze mamy tę górną zakładkę i po prawej tak komunikator. I jeżeli wejdziemy w jakiś artykuł, to ten komunikator nie ruszy, tylko cała reszta strony się przeładuje. To jest właśnie tak, to można właśnie stworzyć za pomocą Vroutera. Po prostu mówiąc, że tutaj tą część przeładuj, ale tą nie na tej górnej ścieżce. Jeżeli ta ścieżka jest, to wykorzystaj te komponenty i wykorzystaj te komponenty dalej, te odśwież, te nie. Bardzo fajne i bardzo wygodne. No i wszystko tak naprawdę, co ma Node, możemy sobie zaimportować do Vue, bo czemu nie? Jeden z tych minusów to jest to, że bardzo czasem ciężko się połapać, co jest z tym, ponieważ no, w JavaScript to jest język bardzo obiektowy. I bardzo często rzeczy są po prostu tak w taki sposób pogmatwane, że ciężko się wyłapać, w którym pliku co za co odpowiada i to wymaga trochę wprawy i trochę zawzięcia, żeby się tego nauczyć. Ale jeżeli już złapiemy o co w tym wszystkim chodzi, to wpisze się w tym bardzo prosto i bardzo przyjemnie. Tak. Wszystko fajnie, super ładnie. I to by było na tyle z mojej strony. Czy macie jeszcze jakieś pytania, coś było niejasne, do czego chcielibyście się odwołać, coś jeszcze może chcielibyście dodać? Ja bym się z chęcią chciał zapytać ciebie, co sądzisz na przykład o Bootstrapie, o jego wykorzystaniu. Nie no, w sumie to większość można, czemu nie? Wszystko, co zapewnia ci jakieś tam gotowe komponenty, jest dobrym jakimś tam początkiem, aczkolwiek Bootstrap sporo rzeczy ci daje, ale sporo też ci nie daje. No i
Strona RA obecna, robotikarena.pl, była tworzona na podstawie Bootstrapa na początku, ale potem zacząłem się w tym wszystkim gubić i zacząłem pisać samemu, bo tak było mi po prostu prościej. No i też, no, da się, można, ale to nie będzie też wtedy aż tak ładnie wyglądało, jeżeli wykorzystam jakiś framework JavaScriptowy gotowy. Ale wiadomo, Bootstrap to też jest bardzo dobry punkt startowy. Jeżeli nie potrzebujemy jakiegoś super zaawansowanego frontendu, to hulaj dusza, Bootstrap jest super. I polecam, do Django też jest gotowy Bootstrap podpięty, który można wykorzystywać od razu. Wiesz co, ja mam jeszcze pytanie. Czy polecasz jakąś bibliotekę do zrobienia wykresów na JavaScriptie? W JavaScriptie jestem nowy i muszę zrobić. Masz jakieś dane i robisz wykresy, co nie? I tego wykresy muszą się odświeżać same z siebie, na non-stop. Czy jest jakaś biblioteka ciekawa, którą byś mógł polecić? Czekaj chwilę. Zaraz przyłączę streama i ci pokażę mniej więcej. To jest chyba to. Bo w swoich przygodach na internecie zobaczyłem chart.js, tylko wszystkie przykłady, na których jakby ludzie robili to, to są statyczne, w sensie, że dane są statyczne, a u mnie problemem jest to, że pobierałbym na bieżąco dane. No to proszę bardzo, zaraz ci pokażę. Wchodzimy sobie na stronę Beautify. Teraz tak, gdzie to było? Nie Snackbar, Sparklines chyba to się nazywało. Tak jest, proszę bardzo. Gotowe już jest do wykorzystania w Beautify'u. No i możesz, wiesz, sobie modyfikować w taki sposób, jaki chcesz. I dane też się będą aktualizować, jeżeli to zepniesz z odpowiednim tym. Okej, czy to jest normalnie w Angularze? Czy to jest. To jest akurat funkcja Beautify'a, ale sądzę, że jeżeli wyszukasz słowo klucz Sparklines, to wyjdzie ci też jakaś mniejsza biblioteczka. Dobra. Dzięki bardzo. Spoko. Coś jeszcze? Dobra, to w takim razie dzięki wielkie za uwagę. Dzięki za przybycie. No i jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to zapraszam do mnie. Zawsze postaram się odpowiedzieć, zawsze postaram się coś podpowiedzieć. I nie wstydźcie się naprawdę do mnie pisać, czy do kogokolwiek innego, czy nawet na spam czacie. Zawsze ktoś wam odpowie. Dobra, dzięki wielkie i miłej nocy.